Bardzo prosta w przygotowaniu zupa pieczarkowa. Ja gotuję ją na wywarze z warzyw, a pieczarki lekko przesmażam. Dzięki temu zupa ma intensywny, grzybowy smak. Po szczegóły zapraszam na www.talerzpokus.tv. Do garnka z zimną wodą wkładam obrane warzywa. Marchewkę, kawałek selera, pietruszkę. Dodaję ziele angielskie i liście laurowe. Gotuję na średnim ogniu, aż warzywa będą miękkie. W międzyczasie cieniutko kroję białą część pora i przesmażam go na rozgrzanej na patelni oliwie z oliwek. Daję niedużą ilość, aby zupa nie była potem zbyt tłusta. Pieczarki, mam ich 70 deko, kroję na plasterki. A następnie dodaję je do pora. I duszę, aż puszczą sok. Teraz z gotowego wywaru wyjmuję warzywa. I dodaję do niego pieczarki z porem. Zupę doprawiam do smaku pieprzem i solą. I gotuję na małym ogniu pod przykryciem około pół godziny, aż pieczarki uwolnią cały swój aromat. Zupę można zabielić śmietaną lub jogurtem. Podaję ją z łazankami lub ziemniakami i natką pietruszki. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na www.talerzpokus.tv.